Kiedy na początku marca bieżącego roku wartość bitcoina osiągnęła psychologiczną barierę przekraczającą równowartość wyceny złota na giełdzie, czyli ponad 1260 dolarów, świat obiegła ponownie informacja, że bitcoin to jest taka wirtualna odpowiedź i taka alternatywa dla złota. Czy tak faktycznie jest? Warto pewnie przyjrzeć się bliżej temu, czym tak naprawdę jest bitcoin. Pamiętajmy, że bitcoin, który powstał po kryzysie w 2008 roku, miał być odpowiedzią na brak zaufania do instytucji finansowych i do obrotu, tradycyjnego obrotu e, walutami. Jak się okazuje, waluta, która pozbawiona jest Pana, instytucji nadzorującej, tak naprawdę nie do końca spełnia te kryteria, bowiem nie w każdym kraju Bitcoin jest honorowany jako środek płatniczy. Z drugiej strony, tak jak w Polsce chociażby, Bitcoin obciążony jest, czy transakcje bitcoinowe obciążone są podatkiem. Kolejna kwestia, która jest bardzo istotna, nikt nigdy Bitcoina nie widział na oczy. Jest to ciąg kodów matematycznych, które są niewidoczne, i tak naprawdę nikt nie zna do końca ich pełnej konstrukcji. Nie wiemy też, kto do końca stoi za stworzeniem samego bitcoina. Mówi się, wypowiada się nazwisko Satoshi Nakamoto, ale czy to jest osoba, czy też grupa osób, nikt tego na dzień dzisiejszy nie wie. Czy bitcoin tak naprawdę jest niezależny, bo taką funkcję miał od samego początku pełnić? Myślę, że na dzień dzisiejszy. Z racji tego, że Bitcoin zyskuje dość mocno na popularności, również zwraca na siebie uwagę instytucji finansowych, które w jakiś sposób będą musiały sobie z tą nową rzeczywistością na pewno poradzić. To, że dzisiaj jest podatek od obrotu Bitcoinami, chociażby w Polsce, to, że dzisiaj można zapłacić chociażby za marihuanę w stanie Waszyngton bitcoinami, to jednocześnie nie wszystkie kraje akceptują obrót kryptowalutą, która jest walutą wirtualną. Nie tak dawno, jak w październiku zeszłego 2016 roku, zniknęła, bo właściwie takiego sformułowania należy użyć. Jedna z najstarszych giełd bitcoinowych w Polsce, Bitkurex, wyparowało z dnia na dzień ponad 11 milionów złotych. Podsumowując, bitcoin czy złoto, czy to są jednoznaczne, takie same rodzaje aktywów? Odpowiedź mi stanowczo nie. Bitcoin, kryptowaluta, coś wirtualnego, coś, czego nie można dotknąć, nie można zobaczyć, dzisiaj jest, jutro tego nie ma. Złoto, znane od tysiącleci, od pokoleń, doskonała forma zabezpieczenia kapitału, jednocześnie e, faktycznie aktywo, które jest, można zaryzykować stwierdzenie, niezniszczalne. Czy warto zestawiać złoto z bitcoinem? Nie, bo to są zupełnie dwa różne światy. Ale czy warto inwestować w bitcoin? Każdy powinien odpowiedzieć sobie samemu. To, że warto lokować środki w złoto, myślę, że jest oczywiste.